Witam Was serdecznie. Chciałbym się z Wami w kilku zdaniach podzielić nadzieją, którą otrzymałem w Jezusie Chrystusie dzięki łasce Boga. I chciałbym się z Wami podzielić właśnie jedną bardzo, powiedziałbym może i trudną rzeczą, ale z drugiej strony bardzo błogosławioną, bardzo bym powiedział szczęśliwą nadzieją. Nadzieją o łasce Bożej przez Jezusa Chrystusa, którą Bóg okazał nam, ludziom. Grzech jest tym, co oddziela nas od Boga. Grzech, jego konsekwencje, czyli te wszystkie trudne rzeczy i okoliczności, które dzieją się w naszym życiu, te wszystkie depresje, opresje, te wszystkie stany lękowe, wszystkie nałogi, które ludzie mają, które posiadają, to, co nas usidla, to, co powoduje smutek w naszym życiu, rozgoryczenie, czy złość, czy gniew, czy cokolwiek innego, co nas dotyka, to wszystko jest właśnie konsekwencją grzechu. Ale Bóg jest kochającym Ojcem i w Jezusie Chrystusie sprawił, kiedy On umarł na krzyżu za nasze grzechy, że właśnie zburzył mur nieprzyjaźni, który oddzielał nas od Boga. I jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jeżeli uwierzysz, że On jest Synem Bożym, że w Nim możesz uzyskać przebaczenie i odpuszczenie swoich grzechów, że w Jezusie Chrystusie możesz otrzymać zwycięstwo, On sprawi, że zdejmie z Twoich barków te ciężary, które Ciebie usidlają, te rzeczy, z którymi się borykasz, problemy, z którymi się zmagasz i te wszystkie trudne okoliczności, zjawiska, to wszystko On może ściągnąć z Twoich barków, może dać Ci lekkie jarzmo. Jeżeli tylko Mu uwierzysz, jeżeli tylko Mu zaufasz. Grzech oddziela nas od Boga, jest murem nieprzyjaźni, ale Bóg chce zawrzeć pokój z wami, pokój właśnie w Jezusie Chrystusie. Dlatego posłał Go na ten świat, dlatego to Jego ustanowił ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, aby poniósł całą odpowiedzialność i karę za nasze grzechy. Jeżeli tylko uwierzysz, że On jest Synem Bożym, unikniesz zapłaty, która jest za grzech właśnie. Potępienie wieczne i oddzielenie od Boga, od Jego łaski, od Jego oblicza i wieczne męki w jeziorze siarki i ognia. Chcę, żebyś był tego świadomy, ale ważniejsze od tego jest to, że jest Bóg Wszechmogący, który chce Ciebie przyjąć do siebie jak swoje dziecko. Jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jeżeli opamiętasz się ze swoich dróg, jeżeli zawrócisz ze swojej drogi i będziesz naśladować Jezusa Chrystusa, jeżeli dasz się ochrzcić, aby zostały zgładzone Twoje grzechy, Bóg da Ci Ducha Świętego, dar Ducha Świętego i wtedy staniesz się Jego dzieckiem. On mocą swoją uczyni Ciebie swoim dzieckiem. I weźmie Ciebie w ramiona i będzie Cię prowadzić tak, jak obiecał. Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem. On prowadzi każdego, kto Mu uwierzy, kto w Niego uwierzy, kto Mu zaufa, kto powierzy Mu swoje ścieżki, kto wejdzie na tą wąską ścieżkę, którą jest Jezus Chrystus, droga, prawda i życie wieczne. Kto w Niego uwierzy i wejdzie na tą ścieżkę, On Ciebie poprowadzi. On Ciebie poprowadzi na zielone pastwiska, poprowadzi Ciebie do miejsca, gdzie będziesz miał społeczność z Bogiem. Bez żadnych pośredników, tylko Ty i Bóg Ojciec. Intymna relacja, społeczność, taka, która przyniesie Ci wszystko to, czego potrzebujesz. Bóg z niej wyleje na Ciebie to, czego potrzebujesz. Tak jak powiedział, abyśmy mieli życie wieczne i obfitowali w radości, w pokoju, w miłości i przede wszystkim w wolności, bo za to Jezus Chrystus także zapłacił na krzyżu. W wolności od konsekwencji grzechu, która nas tak mocno usidla lub usidlała, bo ja doświadczyłem tego wszystkiego, wolności od tego wszystkiego, o czym teraz tutaj mówię i składam świadectwo o tym, że Jezus Chrystus jest żywym Bogiem, jest prawdziwym Bogiem, jest tym, którego Bóg posłał, aby zawrzeć z nami pokój. Jeżeli tylko uwierzysz w Niego, nie bój się Mu zaufać. On Ciebie nie zawiedzie, On jest wierny.